Czy ludzkość stoi u progu samozniszczenia? Czy jest jakaś nadzieja dla nas na przyszłość? Orędzie o potrzebie chwili, objawienia Matki Bożej w XX wieku. Przez wieki Matka Boża wielokrotnie odgrywała decydującą rolę w pojednywaniu ludzkości. Jako Matka Miłosierdzia przez swoje bezprecedensowe pośrednictwo zmieniała los historii. Wiek XX jest wyjątkowy. Zanotowano ponad 300 objawień w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Maryja niesie dla świata plan pokoju, zaczynając od Fatimy w Portugalii. XX wiek, Fatima, Portugalia. Jedno z najbardziej znaczących miejsc objawień maryjnych, odznaczające się szczególnie nadzwyczajnymi nawróceniami i uzdrowieniami. Niezwykła historia fatimska zaczęła się na wiosnę 1916 roku. Wtedy to anioł pokoju, święty Michał Archanioł, nazywany też aniołem Portugalii, trzykrotnie objawił się trojgu dzieciom, poprzedzając objawienia Matki Bożej. Przy trzeciej wizycie anioł osobiście przyniósł komunię świętą dzieciom, mówiąc, że Jezus jest obecny we wszystkich tabernakulum świata. W następnym 1917 roku Matka Boska objawiła się sześciokrotnie dzieciom, poczynając od maja 1917 roku, prosząc, by przychodziły na pastwisko owiec każdego 13 dnia miesiąca, poczynając od maja do października. Świadkami owych objawień były 10-letnia Lucia de Santos oraz dwoje jej kuzynów, 7-letnia Jancita Marto i 9-letni Francisco Matro. 13 lipca 1917 roku Matka Boża przekazała światu prorocze i uroczyste ostrzeżenie, prosząc o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Jeśli spełnicie to, co proszę, Rosja się nawróci i nastąpi pokój. Jeśli nie, wtedy Rosja rozprzestrzeni swoje błędy po całym świecie, przynosząc nowe wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy ludzie będą umierali śmiercią męczeńską, a i Ojciec Święty będzie musiał wiele cierpieć. Niektóre narody zginą, ale na końcu moje niepokalane serce zwycięży. Ojciec Święty poświęci Rosję, która się nawróci, a świat będzie przez pewien czas cieszył się okresem pokoju. Matka Boska obiecała cud w dniu 13 października 1917 roku w południe. Tego dnia tłum ludzi, oceniany na 70 tysięcy osób, zgromadził się na pastwisku przemoczonym deszczami. Zgodnie z obietnicą cud nastąpił. Słońce, wyglądające jak ognista kula, spadało ku ziemi ku przerażeniu ludzi. Wielu myślało, że śmierć ich jest bliska. Po 12 minutach słońce wróciło do normalnego wyglądu, a zmoczona ziemia i ubrania ludzi momentalnie wyschły. Zjawisko słoneczne było wielkim i cudownym znakiem danym od Boga. Potwierdziło to wagę zapowiedzi danych w Fatimie przez Matkę Bożą. Lucja, która została później zakonnicą, wyjaśniła, że różaniec i szkaplerz są nierozłączne. Maryja chce, aby każdy nosił brązowy szkaplerz i odmawiał codziennie różaniec. Fatima była pierwszym uznanym oficjalnie przez Kościół katolicki miejscem objawień Matki Bożej w XX wieku.
jakie orędzie przekazała wówczas Maryja dzieciom z Fatimy i całemu światu. Są cztery istotne sprawy wskazane w orędziu. Po pierwsze, codzienny obowiązek, powinność, aby każdy żył skromnie, zgodnie ze swoim stanem. Po drugie, modlitwa, szczególnie odmawianie różańca. Po trzecie, odnowa eucharystyczna przez przyjmowanie Komunii Świętej przez pierwsze 5 kolejnych sobot. Po czwarte, poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi i noszenie brązowego szkaplerza. Czy spełniliśmy życzenia Matki Bożej? Jeśli nie, czyż nie powinniśmy zacząć już teraz? Z rosnącym ponaglaniem i troską Matka Boża przychodzi ponownie do wielu innych miejsc. Pomiędzy 1917 a 1932 rokiem świat doświadczył niestety wielu problemów. Ostrzeżenia dane w Fatimie zostały powtórzone, gdy Maryja objawiła się powtórnie, tym razem w Boring w Belgii. Znana jako niepokalana złotego serca Maryja objawiła się 35 razy w okresie pomiędzy 29 listopada 1932 roku a 3 stycznia 1933 roku. Wtedy to pięcioro dzieci doświadczyło jej objawień, w których zostały powtórzone słowa z Fatimy o potrzebie modlitwy, poświęcenia i oddania się niepokalanemu sercu Maryi. Jako pośredniczka wszystkich łask Maryja obiecała nawracanie grzeszników. Wyraziła też specjalne życzenie zbudowania kaplicy w Boring dla pielgrzymów. Miejscowość Boring w Belgii była drugim miejscem objawień zatwierdzonym przez Kościół w tym stuleciu. To właśnie w Boring Święta Madonna przypomniała nam, że jest Królową Niebios, naszą Matką Miłosierdzia. Dokładnie kiedy objawienia w Boring się skończyły, Maryja ukazała się ponownie w Belgii, tym razem w Banę. Matka Boska objawiła się Mariette Becco, gdy ta właśnie skończyła 12 lat. Dziewczynka miała 8 objawień Maryi jako Panny Ubogich, poczynając od 1933 roku. Podczas jednego z objawień Maryja prowadziła Mariette do strumyka na skraju lasu, oznajmiając, że woda w tym strumieniu jest dla uzdrawiania chorych ze wszystkich narodów świata. Wiele udokumentowanych uzdrowień zdarzyło się w tym właśnie cudownym miejscu. W 1949 roku biskup Legge oznajmił, że te objawienia są prawdziwe. W ten sposób zostało zatwierdzone trzecie miejsce objawień Maryi w XX wieku. Matka Boża objawiła się w Benin, aby przypomnieć nam, że w Bożym planie zbawienia ona jest istotnym ogniwem łączącym nas z Jezusem. W czasach kryzysu ekonomicznego, wojen i zniszczeń atomowych Maryja nie zaprzestała swego działania w kierunku zbawienia swoich dzieci. Ukazywała się regularnie na całym świecie, oznajmiając się pod różnymi imionami i usilnie prosząc swe dzieci o modlitwy, o pokutę, o nawrócenie. W latach 60. świat bardzo się zmieniał. Narkotyki, zabójstwa, wojny i upadek wartości rodzinnych figurowały wszędzie na pierwszych stronach gazet. Były to lata nieladu i zamieszania, ale w 1961 roku Maryja zapowiedziała jeszcze większe problemy czekające ludzkość. Miejscem jej objawień było Garabandal w Hiszpanii. Czerwca 1961 roku bawiące się dziewczynki, 12-letnia Conchita Gonzales, 12-letnia Jacinta Gonzales, 11-letnia Mary Cruz Gonzales i 12-letnia Mary Lori Mazon ujrzały anioła
w pięknych górach Garabandal w północnej Hiszpanii. Anioł ukazał im się 8 razy przez następnych 12 dni, a 24 czerwca pojawił się z transparentem u stóp o treści, której dzieci nie mogły zrozumieć. 1 lipca 61 roku anioł przemówił do dzieci po raz pierwszy, zapowiadając im przyjście Matki Bożej z Karmelu już następnego dnia. Matka Boska rzeczywiście objawiła się następnego dnia w asyście 2 aniołów. Jednym z nich był święty Michał Archanioł. 2 dni później Matka Boska pojawiła się ponownie, wyjaśniając dzieciom znaczenie napisów na transparencie świętego Michała, ale zakazała ich ujawnienia aż do 8 października. Wówczas to wiadomość została oznajmiona tłumowi zgromadzonych ludzi. Musicie dokonać wielu poświęceń, wiele pokutować i regularnie uczęszczać do Komunii Świętej, ale najpierw musicie żyć poprawnie. Jeśli tego nie zrobicie, zostaniecie ukarani. Kielich już się napełnia. Jeśli nie zmienicie się, czeka was kara. Ponad 2000 objawień wydarzyło się w Garabandal w latach 1961-1965. Objawienia te miały cechy tak materialne, jak i duchowe. Wszystkie objawienia były oznajmiane dziewczynkom w formie 3 wewnętrznych wezwań, które dzieci opisywały jako uczucia radości. Pierwsze uczucie było słabsze, drugie bardziej intensywne. Przy 3 dzieci musiały szybko biec na spotkanie Matki Bożej, wiedząc, że ona czeka na nie. I chociaż biegły najczęściej z różnych miejsc, spotykały się w tym samym czasie, w tym samym oznaczonym miejscu. Tam padały na kolana, doznając ekstazy, co trwało od kilku minut do kilku godzin. Nie zawsze jednak dziewczynki doznawały objawień wszystkie razem. Objawieniom towarzyszyły zjawiska zaprzeczające prawom natury, jak lewitacja, pozostawanie w nieruchomych pozach, z których nawet 4 lekarzy nie potrafiło ich ruszyć, gdy jednocześnie jedno podnosiło drugie jak piórko, by ucałować Matkę Bożą na pożegnanie. Dzieci chodziły do przodu i do tyłu po kamienistym terenie z głowami zadartymi do góry, wpatrzone w niebo. W dniach, gdy we wsi nie było księży, święty Michał podawał dziewczynkom komunię świętą, którą tylko one widziały. W lipcu 65 roku Koncicie zdarzył się nadzwyczajny przypadek, zapowiedziany zresztą 2 tygodnie wcześniej przez świętego Michała. Na oczach 100 ludzi z rąk archanioła Koncita przyjęła do ust komunię świętą. Cud ten nastąpił, by zwrócić uwagę ludzi na faktyczną obecność Jezusa w Eucharystii. Ostatnia wiadomość od Matki Boskiej została przekazana Koncicie przez świętego Michała w dniu 18 czerwca 1965 roku. Ponieważ nie zastosowano się do moich wskazówek i nie ogłoszono ich światu, oznajmiam wam, że dzisiejsze ostrzeżenie jest już ostatnie. Poprzednio kielich się dopełniał, teraz już się przelewa. Wielu kardynałów, biskupów i księży jest na drodze zatracenia i pociąga za sobą wiele dusz. Coraz mniej uwagi poświęca się Eucharystii. Gniew Boży możecie odwrócić od siebie tylko swoim staraniem, jeśli będziecie prosić ze szczerego serca o Jego przebaczenie, On wam przebaczy. Ja, wasza matka, przez wstawiennictwo świętego Archanioła proszę was o poprawę. Bardzo was kocham i nie chcę waszego potępienia. Proście szczerze, a damy wam, czego żądacie. Musicie więcej się poświęcać i myśleć o męce Pana Jezusa. Wizjonerka Jancita González Monian dzieli się swoim spojrzeniem na orędzie Matki Bożej. W moim życiu osobistym orędzia spowodowały wzrost wiary. Pomogły mi duchowo poprzez odmawianie różańca świętego. Pomogły w życiu rodzinnym. Objawienia pomogły ludziom we wsi we wzroście ich wiary.
Ale Matka Boska nie przyszła tylko do ludzi z Garabandal, lecz raczej do całego świata, całej ludzkości. Elementami objawień w Garabandal była Eucharystia i kapłaństwo. Matka Boża podkreśla znaczenie różańca świętego oraz potrzeby modlitwy za kapłanów i posłuszeństwa w kościele. Garabandal zapowiedziało 4 nadzwyczajne wydarzenia przyszłości. Pierwsze to Boże ostrzeżenie dla całego świata. Drugie to wielki cud, którego datę poda Conchita na 8 dni przed wydarzeniem, a który zobaczą wszyscy w całej okolicy. Chorzy będą uzdrowieni, a niewierzący nawróceni. Trzecim nadzwyczajnym wydarzeniem będzie stale widzialny znak do końca czasu. Można będzie go fotografować i przekazywać przez telewizję, ale nikt nie będzie w stanie go dotknąć. Po czwarte, kara zależy od odpowiedzi ludzkości na wołanie Matki Bożej o nawrócenie i pokutę. Objawienia w Garabandal miały klimat matczynej miłości. Maryja objawiała się jako czuła i kochająca matka. Pragnęła, byśmy jasno rozumieli, że jesteśmy wszyscy jej dziećmi. Obiecała wynagrodzić każdego za odpowiedź na jej wezwania. Powiedziała także, że posłuszeństwo Kościołowi musi zawsze być na pierwszym miejscu, gdyż to daje więcej honoru, glorii Bogu. W 1986 roku biskup de Valls Santander nakazał nowe zbadanie objawień w Garabandal. Ludzie z całego świata oczekują wyników badań tej komisji i z góry akceptują ostateczną decyzję Kościoła. W historii objawień maryjnych Matka Boża komunikowała się bezpośrednio z nielicznymi ludźmi, często z dziećmi, chociaż nie w każdym objawieniu mówiła. Manifestowała także swoją obecność ciszą. W przeddzień 2 kwietnia 1968 roku Matka Boża objawiła się jako odbicie świetlne u szczytu Kopytyjskiego Kościoła Prawosławnego pod wezwaniem Świętej Maryi w Cajtun na przedmieściach Kairu. Popularna legenda głosi, że Maryja i Józef wraz z małym Jezusem uciekali tędy przed Herodem, szukając schronienia w Egipcie. Często Matkę Bożą widziano wędrującą pomiędzy kopułami kościoła z oliwną gałązką lub krzyżem w ręku. Czasem Maryja kłaniała się krzyżowi lub błogosławiła ludzi w dole. Ludzie różnych zawodów, klas i religii widzieli ją w różnych postaciach i pozach. Zawsze była widziana przez wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Mieliśmy służącą, która nie była chrześcijanką, a i ona, widząc Maryję, skakała z radości. Wiecie, jak to jest. Czuję się takie dreszcze i niełatwo to powiedzieć. To bardzo mocne przeżycie. Całe ciało wydaje się inne i nie wiadomo, czy się płacze, czy krzyczy. Nie wiadomo, co robić. A więc, gdy ta dziewczyna zaczęła skakać, a miała 17, 18 lat, myśmy ją zapytali, bo może my dobrze nie widzimy, co ty widzisz? Ona odpowiedziała, że widzi Panią w koronie ze świateł. Nie wiedziała, że to aureola. Myśmy ją widzieli, jakby w ramie obrazu całą jasną, stojącą w bardzo jaskrawym świetle. Sprawiała bardzo miłe wrażenie. Standing as a whole with fluorescent light, she was very neat. Maryję widziano wielokrotnie w różnych kształtach, w otoczeniu niezliczonych kolorów. Objawieniom towarzyszyły także cudowne uzdrowienia, potwierdzone i udokumentowane przez komisję lekarzy i naukowców.
5 maja 1968 roku Kościół Kopytyjski wydał oświadczenie Kreolisa VI oznajmiające, że Najświętsza Maria Panna objawiła się wiele razy w Zeitun nad prawosławnym kościołem kopytyjskim nazwany teraz jej imieniem. Objawienia trwały ponad 2 lata, 2-3 razy w ciągu tygodnia, a częściej w święta lub w wigilię świąt. Jej wizyty trwały od kilku minut do nawet 8 godzin. Liczbę gromadzących się ludzi oceniano na 250 tysięcy osób. Świadkami jej objawień byli ludzie wszelkich religii, a także i ateiści. Doktor Venice Khalil, świadek objawień, potwierdza te wydarzenia. Jestem lekarzem, lecz wierzę w to, co widziałam w Zeitun. Chociaż nie mogę tego wyjaśnić z punktu medycznego czy naukowego. Było tam wiele cudów, uzdrowień oraz nawróceń. Wielokrotnie stwierdzano, że czasami wokół figury Marii fruwały białe lub złocone gołębie, i to w nocy, latając coraz wyżej i wyżej i nagle znikając. Jest to z pewnością dziwne, gdyż gołębie nie latają w nocy. Gołębie pojawiały się przed, w czasie lub po objawieniach. Innym nadzwyczajnym zjawiskiem dotyczącym objawień w Zeitun była obecność zapachu kadzidła, opisanego później przez jednego z biskupów jako zapachu tak mocnego jak z milionów kadzielnic. Chociaż Matka Boża nie przekazała żadnych słów ludziom, jej objawienia były bardzo mocne, intensywne, bowiem milczenie Matki Bożej wyrażało miłość dla wszystkich jej dzieci, chrześcijan i niechrześcijan. O sile jej objawień świadczą też liczne uzdrowienia i nawrócenia. Apeluje do każdego z nas, niezależnie od naszej rasy, koloru skóry czy wyznania. Matka Boża używa w swoich objawieniach prostych wyrazów i form po to, by jej obecność poznali wszyscy. Z Bliskiego Wschodu i wież kościołów przenosimy się do małej kaplicy w Akita w Japonii, gdzie widzimy drewnianą figurkę Matki Bożej. W 1973 roku w kaplicy katolickiego klasztoru w małej wiosce pod Akita w Japonii siostra Agnes Sasagawa przeżyła wiele nadzwyczajnych wydarzeń. Pewnego dnia w czerwcu 71 roku, gdy siostra Agnes otworzyła tabernakulum, ostre światło ukazało się w środku, rozjaśniając całą kaplicę. Powtarzało się to przez 3 następne dni, a także i na Boże Ciało. Przy jednym z tych wydarzeń siostra Agnes widziała także aniołów w półkolu przy ołtarzu uwielbiających Eucharystię. W Wigilię Święta Najświętszego Serca w czerwcu 1973 roku ukazał się siostrze jej anioł stróż, kiedy chora leżała w szpitalu. Wtedy to anioł nauczył jej fatimskiej modlitwy, zmawianej po każdej dziesiątce różańca. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas wszystkich od ognia piekielnego i prowadź dusze do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlitwa ta była w Japonii przedtem nieznana. Podczas objawień anioła na środku lewej dłoni siostry Agnes ukazała się nagle rana w kształcie krzyża, która zaczęła krwawić. 6 lipca 73 roku siostra Sasagawa czytała w kaplicy eucharystyczną modlitwę napisaną przez biskupa Johna Itto z diecezji Niigata, dodając do jej tekstu słowo naprawdę, potwierdzające prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii.
Nieco później w kaplicy na prawej ręce Matki Bożej ukazała się krwawiąca rana. Anioł stróż siostry Agnes powiedział jej, że płynąca krew jest oddana za nawrócenie grzeszników i zadośćuczynienie za grzechy. 23 września 73 roku statua Matki Bożej spłynęła jakby ludzkim potem od stóp do głów. Oczy jej napełniły się łzami, spływając po policzkach. Niezwykle słodko pachnący zapach wypełnił całą kaplicę. Działo się to wiele razy w obecności wielu ludzi, a także w obecności biskupa Ito, który zbadał łzy w najlepszym laboratorium uniwersyteckim w kraju. Okazało się, że łzy były rzeczywiście ludzkie. Statua Matki Bożej płakała łącznie 101 razy. Gie Doe Foematoe, naoczny świadek wydarzeń, tak je opisuje. Widziałem łzy płynące z twarzy Matki Boskiej, aż do jej stóp. Nawet spróbowałem tych łez. Były bardzo słone. Pomyślałem, że Matka Boska musi mieć dla mnie i innych jakąś specjalną wiadomość, ponieważ kiedy matka płacze przed swoimi dziećmi, musi mieć jakiś ważny powód. Ten płacz Matki Boskiej musi oznaczać jakąś pilną wiadomość dla nas wszystkich. Jak mówi siostra Sasagawa, Matka Boża chce zebrać wszystkie litościwe dusze, aby mogły swymi cierpieniami przebłagać Boga za nasze grzechy. To właśnie to, co nasza Pani chce od nas tu w Akita. Musimy pokutować, zacząć modlić się do Boga z czystym sercem, oddać Mu swoje życie. Jest bardzo ważne być prawdziwym chrześcijaninem i poznać wielkie miłosierdzie Boże. Bóg chce, abyśmy zmienili nasze życie. Świat jest teraz ogarnięty samolubstwem i korupcją, a On kocha nas bardzo. Chce nas zachować od wiszącej nad nami kary poprzez maryjne ostrzeżenia. Tylko modlitwa pomoże, by te ostrzeżenia dotarły do każdego. 13 października 73 roku siostra Sasagawa otrzymała bardzo ważną wiadomość dla świata. Kara będzie niespotykana, gorsza od potopu. Ogień spadnie z nieba i duża część ludzkości zginie, jeśli ludzie się nie poprawią i nie będą pokutować. Mutsuo Fukushima, dziennikarz z agencji Koido, tak zredagował tę wiadomość. Orędzie z Akity jest orędziem miłości Bożej, ponieważ Bóg tak bardzo kocha ludzi, że ostrzega nas w tych orędziach o pokucie i modlitwie. Po 11 latach badania biskup Jan Ito, wtedy jeszcze ordynariusz diecezji w Niigata, oficjalnie oznajmił, że wydarzenia związane ze statuą Matki Bożej i orędziem danym siostrze Sasagawa są ponadnaturalne. Jestem przekonany, że trzecie orędzie z Akity jest ściśle związane z orędziem z Fatimy. Ludzie po orędziu fatimskim nie pokutowali i nie zmienili swojego życia. Matka Boska musiała przyjść powtórnie i przypomnieć nam to, co było objawione w Fatimie. W czasie odmawiania różańca módlcie się za papieża, biskupów i księży. Szatan dostanie się nawet do kościoła, także i kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, a biskupi przeciw biskupom. Księża, którzy będą mnie wielbili, będą znienawidzeni i będą atakowani przez swoich współbraci. Kościoły i ołtarze będą niszczone. W kościele katolickim będzie wielu, którzy pójdą na ustępstwa, a szatan zmusi wielu duchownych do rezygnacji ze służby Chrystusowi. Szatan szczególnie będzie kusił ludzi oddanych Bogu. Myśl o zgubie tylu dusz jest przyczyną mojego smutku. Jedno z mniej znanych, ale zatwierdzonych objawień Maryi
pochodzi z Betanii, Wenezueli. Betania, mała wioska w stanie Miranda w Wenezueli, różni się od innych miejsc objawień. W odróżnieniu od innych objawień, w których Maria objawiała się najpierw nielicznym osobom, tutaj ponad 2000 osób twierdzi, że widziało Matkę Bożą. Okazuje się nagle skąpana w świetle, pachnąca różami. Ludzie widzą ją bez przeżywania transu. Madonna pojawia się w różnych postaciach. Jedni świadkowie twierdzą, że wygląd jej przypomina Marię z Lourdes w niebieskim szalu. Inni widzieli ją podobną do postaci z cudownego medalika, a inni jeszcze jako Marię z Karmel lub Matkę Bolesną. Maria Esperanza Bianchini, matka pięciorga dzieci i stygmatyczka, pierwsza ujrzała Matkę Boską w Betanii 25 marca 1976 roku. Maria Bianchini doznawała prywatnych objawień przez całe swoje życie. Ona jest główną osobą otrzymującą wiadomości od Matki Boskiej, noszącej imię Matki Jednoczącej Narody i Ludzi. Importancja. Nadszedł czas dla człowieka, by się wreszcie obudził w tym okresie katastrof na świecie. Objawienie naszej Pani jest wezwaniem dla całej ludzkości, by dążyła do pojednania wszystkich narodów. 25 marca 1984 roku nastąpiła dramatyczna zmiana w objawieniach, kiedy to Maria poczęła ukazywać się publicznie. Maria ukazała się tego dnia 7 razy, za każdym razem od 10 do 15 minut. 108 osób widziało Matkę Bożą w trójwymiarowej postaci jako Matkę Boską z Lourdes, noszącą niebieską opaskę i promieniującą jasnym światłem. Ostatnia wizyta tego dnia trwała pół godziny. Wydarzenia tego popołudnia zostały udokumentowane i dostarczone miejscowemu biskupowi. 21 listopada 1987 roku prałat Pio Bello Ricardo, biskup Los Teques, po dokładnym zbadaniu sprawy wydał list duszpasterski zatwierdzający wydarzenia w Betanii jako czwarte miejsce objawień w XX wieku. Objawienia w Betanii zostały uznane jako autentyczne. Oświadczam, że są one prawdziwe, ponadnaturalne i że pochodzą od Boga. Biskup Ricardo nadal zbiera świadectwa osób doznających objawień w Betanii. Orędzia Matki Bożej są bardzo ważne. Są to wezwania do odnowienia i głębszego poznania wiary katolickiej. Wezwania do modlitwy za Kościół, za księży, za nawrócenie grzeszników i za pokój na świecie. Zachęty do częstszego przyjmowania sakramentów świętych i wezwania do solidaryzowania się z działalnością dobroczynną i działalnością na rzecz sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza w stosunku do ubogich i potrzebujących. Nieoficjalne raporty podają, że Matka Boża nadal ukazuje się tłumom ludzi. Co tydzień, w sobotnie i niedzielne msze, jak i na święta, tysiące ludzi z całego świata pielgrzymuje do Betanii. Ludzie biorą wody z kaskady źródła, modląc się o nawrócenie i uzdrowienie. Owocami maryjnych objawień jest wiele pewnych i udokumentowanych uzdrowień oraz nawróceń. To jest pierwsza moja podróż do Betanii. Przyszłam podziękować Matce Boskiej za cud uzdrowienia. Byłam niema i w połowie sparaliżowana. Mój przyjaciel przyniósł mi wodę z tej kaskady i dał do picia. 10 godzin później byłam zupełnie zdrowa. Teraz kocham Maryję bardziej i przyszłam złożyć jej dzięki.
Obecność Matki Bożej w Betanii mówi nam o konieczności pojednania między ludźmi i narodami. Ale czy jesteśmy gotowi pogodzić się z różnicami pomiędzy nami? Ojciec René Laurentin, znany autor mariański teolog, dzieli się swą opinią na temat objawień maryjnych w kontekście warunków, w jakich świat się obecnie znajduje. Myślę, że świat jest w bardzo złej sytuacji i objawienia Matki Boskiej wydają się być napomnieniem, że mamy zwrócić naszą uwagę na destrukcyjny charakter świata, który jest na drodze do samozniszczenia. Takie jest orędzie Maryi z Mediugorje i innych objawień. Jest ono poważne, jest bardzo poważne. Dlaczego objawienia maryjne tak rozszerzyły się w drugiej połowie XX wieku? Jej wizyty świadczą o aktywnym udziale Maryi w życiu Kościoła. Maria okazuje swą matczyną miłość, kocha nas jak matka, pokazując drogę do zbawienia przez Jezusa, jej Syna. Również w Międzygórze, Jugosławia, w ostatnich latach Matka Boża przywołuje nas wszystkich, abyśmy uważnie wysłuchali jej ostrzeżeń. Z prostej chorwackiej wsi góralskiej, ze środkowo-zachodniej części Jugosławii, pochodzi krytyczna wiadomość dla świata, która jest dana przez Matkę Bożą, zwaną tu Maryją, Królową Pokoju. Poczynając od 24 czerwca 1981 roku, sześcioro chorwackich dzieci z parafii świętego Jakuba w Międzygórze otrzymało objawienie Maryi Panny zwanej tu Gospa. Jasnowidzami tymi są Wiszka Iwankowicz, Mirjana Dragiczewicz, Maria Pawłowicz, Iwan Dragiczewicz, Iwanka Iwankowicz i Dziakow Kolo. Wszyscy oni widzą Madonnę jako trójwymiarową postać i wpadają w ekstatyczny trans, tracąc całkowite poczucie czasu i przestrzeni. Naukowcy z Mediolanu i z francuskiego Uniwersytetu Montpellier przeprowadzili studia naukowe, stwierdzając autentyczność tych ekstaz. Co jest treścią orędzia Maryi z Mediugorje? Jej niezwykłe orędzia dotyczą sześciu spraw: wiary, modlitwy, postu, pokuty, nawrócenia i pokoju. Królowa Pokoju powtarza ciągle: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nie przestawajcie się modlić. Módlcie się w czasie utrapienia. Módlcie się o nawrócenia. Módlcie się o zniszczenie zamiarów szatana. Wizjonerka Wiszka Iwankowicz potwierdza, że Matka Boża nalega o modlitwy ze szczerego serca. Maryja prosi o modlitwę w różańcu i o wspólne wieczorne modlitwy rodzinne, o nawrócenie grzeszników. Matka Boska mówi, że codzienna modlitwa jest prawdziwym darem Bożym każdego dnia. Gdy bierzemy udział w eucharystycznej adoracji jej Syna Jezusa, ona jest także obecna. Królowa Pokoju błaga świat również o modlitwy w intencji pokoju, który może być osiągnięty tylko przez modlitwę i wewnętrzne nawrócenie serc. Maryja ciągle wzywa nas, abyśmy zmienili swoje serca, odwrócili się od grzechu i szatana i całkowicie oddali swoje życie Chrystusowi. Matka Boża podkreśla też potrzebę comiesięcznej spowiedzi jako głównej drogi do nawrócenia. Post jest także nieodłączną częścią objawienia w Mediugorje. Post jest bardzo istotnym czynnikiem w nawróceniu.
Moje drogie, drogie dzieci, świat zapomniał o znaczeniu modlitwy i postu. Te dwie rzeczy mogą zatrzymać wojny i zawiesić działanie praw naturalnych. Najlepszym rodzajem poszczenia jest chleb i woda. Wyraźne, znaczne i piękne są owoce objawień w Mediugorie. Z całego świata ludzie różnych wyznań, o różnych doświadczeniach życiowych odwiedzają to miejsce, aby doświadczyć uczucia pokoju. Jestem naukowcem, profesorem z Indii Zachodnich. Właśnie tu, w Mediugorie, doznałem pewnego niezwykłego przeżycia. Jest to moja trzecia wizyta tutaj. Widziałem znaki, których wiedza naukowa nie jest w stanie wyjaśnić. Nie mam żadnych wątpliwości, że Maryja tu się objawia. Wierzę, że poprzez te nadnaturalne objawienia widziane przez tak wiele osób prowadzą wątpiących do wiary. Za każdym razem Królowa Pokoju przestrzega nas przed karą wiszącą nad światem. Możemy jej uniknąć poprzez modlitwę, post, wiarę i nawrócenie. Wszyscy wizjonerzy otrzymali 10 tajemnic od Matki Bożej, zawierających informacje o karze, która może nas spotkać, o ile się nie nawrócimy. Maryja przekazała również, że zostawi powszechnie widzialny znak na górze pod Brodo, zwaną potocznie Górą Objawień. Znak ten będzie świadectwem i źródłem nawróceń dla świata. Jakkolwiek dużą wagę przypisuje się wiadomościom o karach, sedno orędzia z Mediugorje nie leży w wiszącym nad światem zniszczeniu, lecz w wielkim pokoju, nadziei i miłosierdziu. Matka Boża zapewnia nas, jeszcze nie jest za późno. Wasza przyszłość zależy od waszego nawrócenia. Jugosłowiańskich pięknych gór Jezus wysyła swoją matkę do dżungli afrykańskiej z wiadomością dla ludzkości. Orędzie Matki Bożej z Kibeho, Rawanda, brzmi jako bardzo pilne, niecierpiące zwłoki. Matka Słowa Maryja powtarza swoje apele do ludzkości w katolickiej szkole w Kibeho. Poczynając od listopada 1981 roku, objawień z Maryją i jej Synem Jezusem doznaje aż 7 wizjonerów. To oni, Anatalie Mukamazimpaka, Marie-Claire Mukangano, Stephanie Mukamurenzi, Agnes Kamagayu, Westine Salima, Emmanuel Segastasia i Alfonsine Mumereke. Obiecała mi w ostatnim objawieniu, że ukaże się ponownie tego samego dnia w południe, właśnie tu w internacie.
Maria cały czas powtarza, jak ważny jest różaniec i modlitwa. Prosi, abyśmy kochali siebie i innych. Musimy dawać dobry przykład młodym ludziom na świecie. Alfonsina otrzymała swe ostatnie widzenie 29 listopada 1989 roku w Kibeho. Biskup Butare, Jean-Baptiste Gamanil, powołał formalną komisję do zbadania objawień. Pierwsza faza objawień jest już dzisiaj zatwierdzona. Ludzie są tu bardzo wierzący. Baza tych objawień została przygotowana wcześniej. Maryjne orędzie dotyczy nawrócenia, modlitwy i czuwania. Podstawą orędzia w Kibeho, jak mówi wizjoner Emanuel Sagastasia, jest pokuta i przygotowanie do ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Emanuel był niewierzącym, zanim Jezus ukazał mu się na jego własnym polu fasolowym. Jezus osobiście nauczył go modlitwy Ojcze Nasz i Różańca. Pan dał mi poznać wartość cierpienia, połączonego z Jego męką dla zbawienia świata. Jezus powiedział mi, że musimy zmienić nasze postępowanie, wyprzeć się grzechu, modlić się, przygotować się na własną śmierć i na dokonanie świata. Musimy przygotować się już teraz, kiedy jeszcze na to czas. Dobrze czyniący pójdą do nieba, ci, którzy czynią zło, będą potępieni. Bez nadziei na zbawienie. Nie traćcie czasu, lecz módlcie się i czyńcie dobro, bo czasu nie macie za wiele przed przyjściem Chrystusa. Dzisiaj Emanuel głosi Ewangelię Chrystusową w całej Afryce, przekazując orędzie Jezusa i Maryi dla wierzących i niewierzących. Skutkiem objawień są liczne powołania kapłańskie, odnowienie duchowego zapału i poświęcenie narodu Ruandy Jezusowi poprzez Maryję. Czy rzeczywiście słuchamy wezwań do nawrócenia? Przyszłam przygotować drogę mojemu synowi dla waszego dobra, ale wy nie chcecie tego zrozumieć. Czas, który wam pozostał, jest już krótki, a wy jesteście roztargnieni i przejęci rzeczami materialnymi, które i tak przeminą. Widziałam wiele moich dzieci, które się zagubiły i przyszłam pokazać wam prawdziwą drogę. Po drugiej stronie naszego globu, w Naju, w Korei, służebnica pańska niesie światu kolejną poważną wiadomość. Jako wzór i pośredniczka wszelkich łask, Maryja łagodnie, ale stanowczo zwraca nam uwagę na Jezusa w naszych modlitwach. W ostatnich latach jeden z bardziej widocznych dowodów miłości Bożej ma miejsce w małej wiosce w Naju w Korei. 30 czerwca 1985 roku figurka należąca do Julii Kim, matki trojga dzieci, zaczęła płakać. Statua Matki Bożej płakała wiele razy, nawet krwawymi łzami. Nazwana Matką Bożą Niepokolonego Poczęcia, Maryja powtarza swe prośby o modlitwy, poświęcenie się i pokutę, przynaglając nas, abyśmy nie unikali tych działań. Tylko przez nie zostaniemy wysłuchani i obdarzeni łaską Bożą. Orędzie z Naju jest równorzędne objawieniom z Akity i Fatimy. Maryja boleje nad ilością grzechów na świecie, boleje także nad niepowodzeniem ludzi, by się nawrócili, poprawili. O, tak wiele moich dzieci prowokuje gniew Boga i tak wiele jest grzechów. Trzeba bać się gniewu Bożego, aby ogień z nieba nie pochłonął ziemi. Modlę się bez ustanku za te z moich dzieci, które padły w korupcję i grzech. Cierpię za nie. Lecz jeśli nie posłuchacie moich słów, jeśli będziecie szukali rzeczy tego świata zamiast spraw duchowych,
będzie za późno. Proszę was o to, gdyż kara może się dokonać rękami samej ludzkości. Bardzo ważną wiadomością z maju jest wiadomość dotycząca przerywania ciąży. Matka Boska powiedziała mi, że te niewinne małe stworzenia błagają o życie. Jakie cierpienie jest bardziej okrutne niż cierpienie tych niewinnych istot skazanych na straszliwą karę, gdy są wyrywane z łona matek? Jezus i Maryja są tym tak zasmuceni. Matka Boska jest smutna w obliczu tej bezmyślności i obojętności rodziców zabijających swoje dzieci. Życia tych niewinnych istot są święte. Świat nieustannie dąży do swego zniszczenia, a szatan używa wszystkich swoich sił w tym celu. Chcę ocalić świat moim miłosierdziem i miłością. Dlatego moje niepokalane serce zwycięży, jeśli będziecie się modlić ze mną, trzymając się z ufnością mojej ręki. Moje niepokalane serce z pewnością zatriumfuje. Nasza błogosławiona Matka Maryja przychodzi raz po raz jako kochająca i czuwająca Matka, by ostrzec nas i nawrócić do jej Syna Jezusa Chrystusa. Czy dziś na Ukrainie także nie spełnia się fatimskie orędzie? 26 kwietnia 1987 roku Ukraina została obdarzona znakiem nadziei. Matka Boża ukazała się nad Kościołem Trójcy Świętej we wsi Chruszczyw na Ukrainie. Stało się to dokładnie co do godziny w rocznicę wybuchu w Czarnobylu. 12-letnia Marina Kizin w drodze do szkoły ujrzała Matkę Bożą na balkonie kościoła. Nowina rozeszła się szybko. Wkrótce mnóstwo ludzi zebrało się, by być świadkami ponownego ukazania się Maryi nad kopułą kościoła. Maryja w 1914 roku przepowiedziała, że ukraiński kościół wiele ucierpi przez 80 lat. Jednak pomimo przygniatającego prześladowania za wiarę katolicką, naród ukraiński zachowa swoją wiarę, wyznając ją w ukryciu. Józef Teryla, świadek tych wydarzeń, obecnie żyjący na emigracji w Kanadzie, za wiarę katolicką więziony był przez 23 lata. Dziesiątki tysięcy ludzi, nawet z najdalszych zakątków Rosji, widziało i słyszało Matkę Boską. Wielu ludzi innych wyznań, jak luteranie, Żydzi i muzułmanie, widziało objawienia i nawróciło się. Ich duże mało. Józef mówi, że Matka Boża nadal objawia się na Ukrainie, często przy polnych kapliczkach. Objawienia fatimskie przepowiedziały nawrócenie Rosji. Od 1917 roku w Fatimie do czasów obecnych na Ukrainie Matka Boska bardzo jasno przedstawia nam swoje pilne orędzia. Maryja błaga i prosi swe ukochane dzieci o pokutę, modlitwę, zanim będzie za późno. Jest tu, z nami i pokazuje nam drogę. W historii maryjnych objawień jej orędzie brzmi tak samo. Chociaż miejsca, jasnowidzący i warunki kulturowe różnią się, główny powód objawień Matki Bożej pozostaje ten sam. Mimo naszych obecnych grzechów, Matka Boża chce pobudzić nasze nieczułe serca,
otworzyć nasze oczy, przypomnieć nam nieskończone miłosierdzie Boże i Bożą miłość. Teraz mamy wybór, kolejną szansę w tym krytycznym punkcie historii, by zaakceptować prośby Matki Bożej w jej orędziach lub zlekceważyć je i ponieść konsekwencje swojego wyboru. Wybór należy przecież do nas. Moje kochane, kochane dzieci, jako wasza matka miłująca was, proszę was o modlitwy. Jestem niestrudzona, moje dzieci. Wołam was, nawet gdy jesteście daleko od mojego serca. Cierpię wiele za każdego z was, który się zagubił. Błagam, oddajcie się całkowicie Bogu i żyjcie według orędzia, które wam daję.